Kuba, jesteśmy na obozie w holenderskim Venray. Jesteś u nas już wiele, wiele lat, no ale to dla klubu, no i też dla Ciebie personalnie chyba taka pierwsza przygoda, że ten obóz przygotowawczy jest właśnie w tym kraju. No tak, jeśli chodzi o zgrupowania letnie, to przeważnie odbywały one się w Polsce i w Polsce przeważnie trenowaliśmy, czy na własnych obiektach, czy gdzieś wyjeżdżaliśmy na zgrupowania. Na pewno coś nowego. Wyjazd tutaj do Holandii, ciekawi sparring partnerzy, więc no zobaczymy. Dzisiaj pierwszy dzień taki treningowy, można powiedzieć, za nami. I co? Wydaje się, że wszystko będzie fajnie, z każdym dniem będzie coraz lepiej i oczekujemy na pewno sparingów. Na pewno nogi są trochę ciężkie. Byliśmy dzisiaj świadkami dwóch treningów. Pierwszy w siłowni, drugi już na boisku. No ale intensywność obu zajęć była naprawdę spora. Czy odczuwacie już faktycznie te trudy tego pierwszego dnia, tego wprowadzenia? No tak, na pewno pierwszy dzień, do tego trzeba dołożyć też podróż, która też nie była krótka i też w trakcie nocy, więc ten sen wczorajszy, takie odespanie całej podróży na pewno pomogło w tym, w tej regeneracji i też trzeba powiedzieć, że te dwa dni wcześniejsze przed wyjazdem też były dosyć ciężkie, bo mieliśmy też wyjazd do Czech na sparring. Później w sobotę mieliśmy kolejny sparring z Wartą Poznań, więc ten troszeczkę te gdyby siły opadły po tych sparringach, ale wiadomo, jeszcze podróż do tego doszła, ale mieliśmy wczoraj dzień regeneracji i na pewno dzisiaj wystartowaliśmy i wydaje mi się, że z każdym dniem już będzie coraz lepiej, jeśli chodzi o treningi, no i wiadomo, z naszą dyspozycją. Rozmawiacie ze sztabem, rozmawiacie też między sobą jako zawodnicy. Jakie cele sobie postawiliście na to, żeby na ten obóz tutaj w Holandii? No na pewno będziemy musieli popracować, tak, bo wiadomo, okres przygotowawczy jest oceniany przez pryzmat tego, że jest zawsze ładowanie akumulatorów, aczkolwiek to, co między zawodnikami rozmawiamy, wydaje się, że fajnie pracujemy, bo ciężko pracujemy, ale robimy to z piłką, a wiadomo, bieganie takie bez piłki nie należy zawsze do przyjemnych, więc fajnie, że robimy dużo właśnie rzeczy z piłką, nadrabiamy tą właśnie motorykę, tą bazę tam tlenową z piłką i na pewno pod tym względem nam się to podoba. Pod koniec samego zgrupowania w piątek i też w sobotę rozegramy sparring rywal to The Graafschap i Sparta Rotterdam. Czy już tam zaglądaliście na to, z kim będziecie się mierzyć, z jakimi zawodnikami przyjdzie wam rywalizować? Znaczy, może samych zawodników nie analizowaliśmy, aczkolwiek pytaliśmy o drużyny, tak? Wiemy, że Sparta chyba jest Beniaminkiem Redivisie, więc na pewno będzie ciekawy przeciwnik, a Graafschap na pewno też nie anonimowa drużyna, więc na pewno będą to zdecydowanie mocniejsze sparingi, sparing partnerzy, z którymi do tej pory graliśmy. Chyba ci będą najmocniejsi, więc na pewno ciekawie się zapowiada i miejmy nadzieję, że sprawimy zarówno kibicom, jak i sobie fajną, nie wiem, otoczkę tego spotkania i uda się fajnie pograć z tymi drużynami. Dwa dni temu przedstawiliśmy informację o tym, że przedłużyłeś kontrakt z Zagłębiem Lubin. To bardzo dobra informacja. Kuba, zostajesz na kolejny sezon przynajmniej. I jak ocenisz te wcześniejsze lata? Jak Zagłębie tutaj z tobą w składzie zmieniało się na przestrzeni tych kilku lat? Na pewno. Już piąty rok teraz będzie we wrześniu. Jak jestem w Zagłębiu? Na pewno początki to euforia, tak, bo przyszedłem do pierwszej ligi, gdzie walczyliśmy o awans i można powiedzieć, że ten cały rok był praktycznie w triumfie, bo wszystkie mecze praktycznie, jak nie wygrywaliśmy, to gdzieś tam epizody były tylko remisowe, więc na pewno zakończony rok awansem i super przygoda, tak, bo wiadomo, cel był awans, udało się, aczkolwiek chyba ten drugi rok był najlepszy tutaj zaraz po awansie, bo udało nam się zrobić trzecie miejsce i następny sezon gra w pucharach, więc na pewno te pierwsze dwa lata były najbardziej owocne, aczkolwiek później też były momenty fajne, tak, zarówno czy moje, czy drużyny, aczkolwiek mówię, te pierwsze dwa lata były chyba najbardziej owocne, jeśli chodzi o
o mój pobyt w Zagłębiu i miejmy nadzieję, że jeszcze przede mną wszystko to, co najlepsze, tak? W sensie, że to nie będzie, nie były tylko awans i puchary wtedy, tylko miejmy nadzieję, że może coś się uda jeszcze w przyszłości. Przedstawiliśmy cię także jako osobę, która trzyma szatnię, jest jedną z tych osób, które trzymają szatnię i też trzyma taką pieczę nad młodymi zawodnikami. Wiemy, że nie jesteś osobą, która będzie pokrywała za darmo po plecach młodych chłopaków i jesteś wymagający. Czy to jest tak, że właśnie widzisz, że od ciebie kiedyś wymagano i chcesz, żeby chłopcy wiedzieli, że w piłce nie ma nic za darmo i żeby tą szansę otrzymać, to muszą się napracować? No tak, każdy kiedyś z nas był młody, tak? Ja wiem, też miałem swoich takich starszych mentorów, można powiedzieć, bo czy Darek Pietrasiak, czy Łukasz Gorguła, byli starsi ode mnie i też oni mi podpowiadali w pewnych momentach, co mam zrobić inaczej, co im nie pasuje, w sensie w moim zachowaniu czy w czymś, więc na pewno gdzieś, o ile mogę, przekazuję też te sygnały tutaj naszym zawodnikom z akademii, czy młodszym zawodnikom, więc fajnie, cieszy mnie to, że tak jestem postrzegany, że zarówno pomagam nie tylko starszym czy na boisku, tylko też potrafię gdzieś tam pomóc też młodszym zawodnikom, czy to w relacji, nie wiem, jakiejś ze starszymi zawodnikami, czy po prostu rozmową, czy po prostu jakimiś wskazówkami prostymi, więc no fajnie, na pewno miło słyszeć takie słowa, że jestem też nie tylko na boisku potrzebny, ale też w szatni. Jakiego sezonu się spodziewasz? Spodziewam się na pewno ciężkiego sezonu, długiego, aczkolwiek miejmy nadzieję, że będzie on przynajmniej w tej rundzie zasadniczej podobny jak poprzedni był. Nie ma co ukrywać, że ta górna ósemka jest priorytetem, a wiadomo, że w górnej ósemce może się różne rzeczy dziać. Wiadomo, ten sezon był troszeczkę w tej rundzie finałowej nie taki, jakbyśmy chcieli też do końca, aczkolwiek można wrócić troszeczkę wcześniej, zaraz po awansie, że też nikt na nas nie stawiał wtedy na to, że możemy grać w pucharach, a po dwóch porażkach w rundzie finałowej udało nam się awansować do pucharów, więc wydaje mi się, że ten cel właśnie górnej ósemki będzie podstawowym celem na ten sezon, aczkolwiek mówię, miejmy nadzieję, że my będziemy dobrze grali, że będziemy zdobywać punkty, jak kibice będą zadowoleni z naszej gry i cały klub, tak, więc no co, wypada mi zachęcić tylko kibiców, żeby kupowali karnety, przychodzili na stadion, bo pierwszy mecz już będzie z naszym reprezentantem w Europie, tak, wiadomo, z Krakowem.